w 2010 roku. To było pierwszy raz. To paliłem, to wypalenie było. Dzwonili do mnie ze szkoły, że przyjechał po Kotowie policja, bo jest praktycznie nieprzytomny w szkole. Grubo było, ciężko padła. Tak jakby pijany, coś takiego, ale w ogóle nie było. Ani komunikat tak na nie był. Od razu się kładł spać. Są psychozy, są przy tym ogromne pobudzenie. Organizm głupieje. Młodzież ma dostęp do tych dopalaczy? Praktycznie dostęp to wszędzie bez problemu. To jest biznes narkotykowy, to są gangi, to są przemytnicy, to są ogromne pieniądze. Ja się codziennie modlę i boję, że przyjdzie do mnie policjant z Pogotowej i powie, że moje dziecko nie żyje.